Cześć moi drodzy, witam was serdecznie z racji tego, że mamy poniedziałek. Standardowo zapraszam was na krótkie podsumowanie i krótki przegląd tego, co działo się w ostatnich dniach. Lecimy! No podsumowania nie sposób nie zacząć od naszej polskiej Lotto Ekstraklasy, no której nie da się zrozumieć. Rezerwy Korony Kielce przyjeżdżają do Poznania na boisko lidera, no i trzeba powiedzieć głównego faworyta do Mistrzostwa Polski, i wygrywają 1-0. Pierwszy skład, który odpoczywał w weekend w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Polski, przegrywa w Gdyni 0-1. Przed tygodniem cała pierwsza trójka przegrywa swoje spotkania, żeby w tej kolejce wygrać i to bez straty bramki. Mianowicie Lech wygrywa z Zagłębiem 1-0 w Lublinie, Jagiellonia wygrywa z Koroną 3-0 w Kielcach, no a Legia wygrywa z Wisłą Kraków, również w Krakowie na wyjeździe, 1-0. Kolejny dowód na to, że jest to najlepsza liga świata, polska Lotto Ekstraklasa. W Anglii Arsene Wenger poinformował, że po sezonie przestanie być menadżerem Arsenalu Londyn, na pewno kończy się tutaj jakiś etap, jakaś epoka w piłce nożnej. Podjął tą decyzję po rozmowie z właścicielami. No trzeba przyznać, że na pewno większość kibiców, która już dawno domagała się zmiany menadżera, jest zadowolona, jednak na pewno co Francuz zrobił dla kanonierów, to jego. Głównie pod koniec XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI. W pamięci wszystkich fanów piłki nożnej Arsenal zostanie zapamiętany z Mistrzostwa Anglii w sezonie 2003-2004, kiedy to Arsenal przeszedł suchą stopą przez ligę bez ani jednej porażki. Wcześniej jeszcze dwa tytuły w sezonach 97-98 i 2001-2002. Menadżerem miesiąca w Premier League zostawał najczęściej w latach 98-2007. Potem piłka nieco mu odjechała, trzeba powiedzieć, że troszkę się pogubił i jedyne co udało mu się osiągnąć w ostatnich latach to Puchar Anglii, po który sięgał z Arsenalem w drugiej dekadzie XXI wieku, trzykrotnie w latach 2013-2014, 2014-2015 i 2016-2017. Wszystkie niepowodzenia jednak poszły w zapomnienie w trakcie niedzielnego meczu. Większość fanów w trakcie spotkania z West Hamem, wygranego 4-1, postanowiło podziękować francuskiemu menadżerowi za lata spędzone najpierw na Highbury, no i teraz na Emirates. Manchester City w pierwszym meczu jako mistrz Anglii rozbił na własnym boisku Swansea aż 5-0, tutaj Łukasz Fabiański obronił rzut karny, no i po meczu menadżer Swansea Carlos Carvajal podsumował krótko to spotkanie: oni są z innej planety. Mohamed Salah w zemisowanym 2-2 spotkaniu z West Bromwich Albion strzelił swoją 31. bramkę w sezonie ligowym, wyrównując tym samym rekord w ilości strzelonych bramek w całej kampanii. No i zdecydowanie teraz Egipcjanin będzie celował w kolejne bramki, żeby zostać samodzielnym liderem tej klasyfikacji. W finale Pucharu Anglii zobaczymy pojedynek Mourinho-Conte. Chelsea w niedzielę na Wembley pokonało 2-0 Southampton, natomiast United dzień wcześniej wygrało z Tottenhamem 2-1. No i dla Spurs był to 8. przegrany mecz półfinału Pucharu Anglii, no jest to najdłuższa taka seria w historii tych rozgrywek. Po meczu furorę w sieci zrobiło jednak to zdjęcie, no chłopczyk postanowił namalować sobie na twarzy skrót od Tottenham Hotspur Football Club, THFC, jednak zrobił to przed lustrem, no i coś nie poszło po jego myśli. Mark Hughes jest natomiast dopiero drugim menadżerem, który został wyeliminowany z Pucharu Anglii w dwóch różnych klubach. Jednak Scott za chwilkę może pobić zupełnie inny rekord. Spuścić w jednym sezonie do Championship dwa różne zespoły. Southampton tak naprawdę jest już jedną nogą w drugiej lidze angielskiej, a Stoke, który prowadził do początku stycznia po domowym remisie z Burnley, także, no, trzeba powiedzieć, jest na dobrej drodze do Championship. W Serie A wszystko w przeciągu tygodnia zmienia się jak w kalejdoskopie. W poprzedniej kolejce Juventus ogrywa Sampdorię 3-0, Napoli traci 2 punkty z Milanem, tutaj był wynik 0-0, no i Juventus ma już 6 punktów przewagi nad Napoli. Jednak w dwóch następnych kolejkach Juventus zdobywa 1 punkt przy 6 punktach Napoli. Najpierw Juve sensacyjnie remisuje na boisku Crotone Beniaminka Serie A, by wreszcie wczoraj, niedzielny wieczór, ulec w szlagierze Serie A Napoli 0-1. Koulibaly w 89. minucie pakuje piłkę do siatki po rzucie rożnym. No i wiele osób tak naprawdę narzeka na poziom meczów w Serie A, na to, że są nudne. Trzeba przyznać, że szlagiery Serie A rozczarowują. Często padają wyniki 0-0. Milan-Inter, Atalanta-Inter, Milan-Napoli, Roma-Lazio. No i w niedzielny wieczór wczoraj wszystko też wskazywało na to, że będzie wynik 0-0. Jednak walka o Scudetto, no, w tym sezonie rozgrzewa wszystkich fanów futbolu do czerwoności. Podczas gdy w Anglii, Hiszpanii, Niemczech czy we Francji losy tytułów tak naprawdę są rozstrzygnięte, no to we Włoszech możemy się emocjonować chyba do ostatniej kolejki. Następna jej serii gier, Juve jedzie do Mediolanu na mecz z Interem, nie będzie to łatwe spotkanie. Natomiast Napoli jedzie do Florencji, żeby zagrać z Fiorentiną, która po 6 zwycięstwach z rzędu, no nieco przygasła. Trzeba sobie przyznać, że nieco przygasła.
No i czyżby zmiana lidera w następnej kolejce? Zobaczymy. Jeżeli chodzi o wczorajszy mecz, to Juventus nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę Napoli i zdarzyło im się to pierwszy raz na nowym stadionie, czyli od 2011 roku. Dajcie znać proszę w komentarzach, komu tutaj trzymacie kciuki, za kogo trzymacie kciuki, komu kibicujecie w walce o Scudetto. Dajcie znać w komentarzach. Zostajemy we Włoszech. Milan sprawia, że mały klub z Beneventu przechodzi do historii. Właśnie w meczu z Rossoneri Benevento zdobyło swoje pierwsze punkty w Serie A po 14 kolejnych porażkach z rzędu. Pamiętacie pewnie doskonale ten remis 2-2, również z Milanem, kiedy to w ostatniej akcji meczu bramkarz Benevento uratował tutaj swoją bramką ten jeden punkcik. W sobotę odnieśli oni swoje pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w lidze, również z Milanem. Sensacyjnie pokonali na San Siro Milan 1-0 i do spotkania z zespołem Gattuso legitymowali się oni bilansem 1 remis i 15 porażek na wyjeździe. Szkoda, że Benevento nie może co tydzień grać z Milanem. Może to oni by zostali mistrzem Włoch. Inter pokonał na wyjeździe Chievo 2-1 i swoją 26. bramkę w sezonie strzelił Mauro Icardi. Ostatnim zawodnikiem Interu, który w jednym sezonie strzelił 26 lub więcej bramek, był Angelillo w sezonie 58-59, naprawdę szmat czasu temu. W Hiszpanii zdecydowanie na pierwszy plan nasuwa się finał Pucharu Króla, w którym to Barcelona zdominowała, zmiażdżyła i przejechała się po Sewilli, wygrywając aż 5-0. Dla Barcelony był to czwarty z rzędu triumf w tych rozgrywkach. Jest to pierwszy taki przypadek od 1933 roku, by jeden klub czterokrotnie z rzędu sięgał po Puchar Króla. Wtedy tej sztuki udało się dokonać Athletic Bilbao. Był to dla nich również 29 triumf w tych rozgrywkach. W najciekawiej zapowiadającym się meczu La Liga Atletico Madryt zremisowało bezbramkowo z Betisem, rewelacją rozgrywek, i dla Betisu był to szósty mecz z rzędu bez straty bramki. Taka seria przytrafiła im się pierwszy raz w historii klubu. W Bundeslidze w hicie kolejki Borussia Dortmund rozbiła Bayer Leverkusen 4-0 i był to 39 domowy mecz bez porażki dla Łukasza Piszka. Lepszą serią może pochwalić się tylko Pierre-Emerick Aubameyang w latach 2015-2017. W innym bardzo ciekawym spotkaniu Hoffenheim rozbiło w Lipsku Red Bull 5-2 i było to ósme spotkanie z rzędu bez porażki dla ekipy Hoffenheim, dzięki czemu doskoczyli do ścisłej czołówki Bundesligi. Do Bayeru Leverkusen tracą już tylko 2 punkty. Drugą porażkę z rzędu zaliczył natomiast Eintracht Frankfurt po tym, gdy Bayern ogłosił, że od nowego sezonu ich nowym opiekunem będzie obecny trener Eintrachtu Niko Kovac. Schalke zremisowało z Kolonią 2-2, co dla Kolonii oznacza już tylko jedno. Spadek do drugiej Bundesligi. Nie mieli oni złej drugiej części sezonu, biorąc pod uwagę 15 kolejek zdobyli 19 punktów. Jest to 11 wynik w sezonie, ale 16 pierwszych spotkań, 3 punkty. Z takim bilansem niestety nie da utrzymać się zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. Jeżeli chodzi o podsumowanie weekendu, to by było na tyle. Ja serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału Obstawiamy. Jak wiecie, dzieje się tutaj dużo. Dzisiaj jeszcze na naszym kanale pojawi się vlog. Zobaczymy, czy coś z Ligi Mistrzów będziemy kombinować jutro i w środę oczywiście 2 mecze półfinałowe, później Liga Europy. Także zobaczymy, co nam przyniosą oferty. Serdecznie zapraszam do subskrypcji. Wpadnijcie na naszą grupę, otwartą grupę dyskusyjną, na nasz fanpage. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Także serdecznie zapraszam. Życzę Wam miłego tygodnia od całej ekipy. Trzymajcie się. Na razie.